Cześć Mateusz. Dobry. No to dzisiaj mała aktualizacja wydarzeń. No właśnie tak patrzę, mówię, co to jest za jakaś skrzynia? To chyba będzie coś z okazji świąt tutaj? Nie, ta skrzynia, no to musimy pójść do przodu, mi się trochę wyjaśni. Znaczy, pewnie większość... Ja już podejrzewam, co to może być, to chyba jest ten cały obciążnik, tak? Tak. Znaczy to jest pierwsza część obciążnika, nie? Tam ta skrzynia przyjdzie. Ale szpilki. Zostanie dosunięta do samego końca. Tutaj, no i co? No to jest tam ruba wyspawana elegancko. No ale ten obciążnik taki duży tu był fabrycznie? Czy tu były jakieś, były takie dokładane jakieś... On oryginalnie no tu miał ramę i na ramie miał plastakowe obciążniki. On tam miał, ja wiem, chyba 700 kilo, coś takiego. Ale takie dostawiane po kawałku, tak? Tak. 700 kilo to i tak chyba był po 100 kilo jeden albo więcej. Nie, bo była rama główna 300 kilowa, czy 350, do tego było dołożone 300 czy 400 kilo. Aha, to znaczy jak, rama była jeszcze jakaś? Rama pod obciążniki, która idzie. Rozumiem. I do ramy były, na ramę były obciążniki założone. No i teraz ta rama też będzie, ta rama po prostu będzie odpowiednio wysunięta dalej, ona po prostu rama będzie do tego przykręcona. I też te obciążniki przyjdą, plus będzie to. Ale ile planowana jest tutaj masa tego będzie? Jak najwięcej. Plan jest, żeby całość ważyła w okolicach 1,5 tony, może tonę 600. To znaczy nie tylko ta kostka. Nie, całe wszystko, żeby razem ważyło. Czyli ta kostka by wychodziło, że ona musiałaby ważyć gdzieś 800 kg, 900. I ona będzie wypełniona betonem? No to teraz nawrócimy tego, co pan nam nawiózł trochę. A, złomu. Tak, złomu. Różnego ciężkiego złomu tu nawrzucamy. No i zalejemy do uzupełnienia betonu. I do góry to zespawamy, przykryjemy. Czyli to nie będzie wisieć tylko na tych szpilkach sześciu? Bo to chyba by się urwało, tak? Nie, no będzie wisieć na tych szpilkach. Tylko? Bez żadnej ramy? Bo mówiłeś o jakiejś ramie. Nie, no to rama jest pod obciążniki typowa. Aha. Rama jest do obciążników, nie? Czyli ten cały ciężar będzie wisiał na tych sześciu śrubach tylko? No, nie tak tylko, mówiłem panu tak, bo na tych sześciu śrubach są wmocowane na przykład przednie podnośniki, przednie tuzy. Aha. No i przedni tuz jest przymocowany i tuz może podnosić, nie wiem, 2 tony na przykład. Nie, bo tu będzie jednak siła główna na ścinanie działać tylko w tym miejscu, nie? Tak. To one nie będą tutaj aż tak, tak. Tak powiem. No na te 6 śrub jest mocowane oryginalnie, na przykład, no tak jak mówię, przedni tu z jednym traktorze mamy mocowane na te 6 śrub tylko. Nie, no to jak tak będzie, no to dobrze. Dobrze. Bo to chyba, że się dorabiali te szpilki, nie? Tak. Ta rama oryginalna, no to rama do obciążników jest ta. To jest rama do obciążników, to jest odlew żeliwny. I to też będzie? To na końcu wtedy jest, tak? No tak, to będzie wtedy, przyjdzie na sam początek tego traktora i na to będą założone obciążniki. To znaczy najpierw przyjdzie kostka, tak, najpierw później przyjdzie kostka, to i na to będą obciążniki. Jeszcze do tego, tak. Dodatkowe jeszcze. Znaczy oryginalne. A, już teraz rozumiem. Czyli tam to jest dodatkowe obciążenie do oryginalnych obciążników. Dokładnie. No i tak, odnośnie ciągnika, no to widać, że no co jak pan był, to jeszcze nie było tak złożone, co? Nie, no tak nie było. Ale był już był skręcony, nie? Już był przód, silnik już był w ramie, czy jeszcze nie był? Nie, no już był. Był w ramie. Był, już tak stał. No to teraz jest dołożona chłodnica, dołożony wid powietrza, tak powoli idziemy do przodu. Dołożone są jakieś tam uchwyty, na przykład jest mężorka klimatyzacji dołożona, uchwyt pod maskę, tak. No idziemy coraz to dalej, tak naprawdę to byśmy mogli go praktycznie już zjeżdżać. Tylko tyle, że brakuje nam jednej części. Cały już nam brakuje tej tulei i no. A, tego co tu przyjdzie. Tak. Znaczy inaczej, tego co tu przychodzi mamy, tylko tego co nachodzi na ten bałek, co tu wchodzi. A, co jest między tym a tym. Tak, no tutaj wchodzi bałek, no i tutaj łączy bałek, który wchodzi tu z tamtym bałkiem. Czyli są dwa elementy tutaj przychodzą. Tak, no do tego nam jeszcze brakuje. No tutaj napotkaliśmy małą trudność, no bo ci, co siedzą bardziej w tym temacie, no to wiedzą, że to jest ciągnik starego typu, a ma nowego typu tłumik. Jak to się stało? No stało się tak, o tym nie wiedzieliśmy. Okazuje się, że dzwon, tutaj czy ten element, jest inny. Aha. Tak, jest dla starego i nowego typu. No i zakładamy nowego typu tłumik, bo mieliśmy nowego typu tłumik. Ten starego typu jest no zniszczony, był bardzo mocno, więc postanowiliśmy założyć, bo mieliśmy z zapasu. No ale się okazało, że no nic nie pasuje. Przyszliśmy z tłumikiem i tylko można było na jeden otwór zakręcić. No to. Znaczy tu chodziło o te odlewy. Tak, o rozstaw tych otworów tutaj. No i musieliśmy ciągnik, który mamy rozebrany, go rozebrać jeszcze bardziej i wyciągnąć dzwon. Uuu. No,
Czyli dobrze w sumie, że jeszcze nie był złączony. No. Bo trzeba było znowu rozpławiać i wszystko rozbierać. Albo założyć starego typu tłumik, który jest zniszczony. Czyli teraz jest nowy typ tej przejściówki. Tak, tak jest nowy typ. Nowy typ, wtedy jak już tamto rozebraliśmy, to wyciągnęliśmy tłumik drain z tamtego traktora. No i tłumik drain też przyszedł z tamtego ciągnika, bo ten tłumik drain wygląda po prostu lepiej niż tamten, co tutaj mieliśmy. Mhm. No właśnie widzę. Tłumik drain nie wiem, gdzie on teraz leży, tamten był taki porzewiały i tak, tak dalej. Tak, pamiętam go, że był taki kiepski. Teraz to jest świecąco, to ładnie wygląda. No ale teraz jak tutaj się temu przyglądam, to gdzie tutaj tłumik jest? Tu mamy turbinę, tak? Tutaj przyjdzie jakaś rura, tak? Czy co tutaj przyjdzie? Od turbiny do tego tutaj. Tak, tu przychodzi rura, no i tłumik idzie. Bo to jest tylko takie kolanko, może tak powiedzieć. Nie wiem, gdzie on ma część tłumiącą. Nie wiem, czy przypadkiem teraz już nie pamiętam. A tu mamy już tylko pustą rurę, nie? Właśnie ta rura jest. Nie wiem, czy ta rura coś nie jest siatką. Na pewno w starym typie tłumik jest mocowany właśnie. Tu przychodzi ta część tłumiąca. Aha. W starym typie. A w nowym typie nie pamiętam, powiem panu. No już tutaj w zasadzie nie mamy za dużo już pola manewru. Nie, drugim... tak jest tutaj. Tutaj jest wstawiony wtedy pucha, taka jest duża. Aha. I wychodzi z turbiny, wchodzi tu. No i się zabija tu. No to właśnie... w takim razie chyba tutaj też będzie w tym. Nie, miejscu. Tu z tego co wiem, to tak nie jest. W nowym typie jest inaczej coś. Nie chcę dokładnie mówić jak jest, ale na pewno w tym miejscu nie ma tłumika w nowym typie, bo w nowym typie tutaj jest od sprężonego powietrza butla. Butla na sprężone powietrze. Ale tu widzę coś zaślepione jest? Co tutaj coś miało? Tak, bo on ma coś, jakiś powrót spalin do kolektora dolotowego, coś dokładnie nie wiem. To powinno być podłączone do dolotu. Czyli teraz nie będzie? Nie będzie. Bo tu widzę, jest jakaś gumka, ona się nie stopi w tym miejscu? Nie, to aż tak się... Aha. Aż tak się nie nagrzewa. No to nie, to dobrze. Bo tak patrzę, mówię, gumka na tłumiku, tak trochę mówię, nie za bardzo. Nie, to aż takich temperatur nie powinno osiągać. No nie wiem, jak się stopi, no to najwyżej będziemy coś kombinować, ale... Bo tu widzę już filtry pozakładane, czyżby olejem był zalany? Tak, silnik jest olejem zalany. Czyli już tuż blisko, coraz bliżej odpalenia. No powiem tak, no teraz święta nam już przeszkodzą, no bo już są święta, no to już nie możemy, no już nie będziemy po prostu robić. No najwięcej nam przeszkodziło przed zjechaniem go takim, no to brak tej tulei, nie? No bo tak to dzisiaj się wzięliśmy na ten obciążnik, bo nie było czego robić. Jakby była ta tuleja, to pewnie byśmy go zjechali i może dążyli powoli do jakiegoś rozpalenia. Bo tutaj to jest filtr powietrza, ma się rozumieć. Tak. I on zasysa powietrze gdzieś tu z przodu. W przodu. Jest taki odkurzacz jakby, tak? Tak. I tu jeszcze pewnie też jest jakiś filtr. Czy już tu nie ma? Jeszcze jakiś wstępny? Chyba nie za bardzo, chyba już nie. Jakaś siatka chyba tylko jest, tak? Ewentualnie. Już powiem panu, aż tak nie chcę dokładnie gadać, bo nie pamiętam, co będę tutaj mówił, może jest inaczej. Tu już nie za bardzo nie ma, bo tu wchodzi, nie wiem, gdzieś tu. O. Taki filtr wchodzi do środka, ten suchy. I on będzie stawiony? Nie, to jest raczej do wyrzucenia. To jest stary. Po prostu taki wchodzi, nie? Znaczy nie, bo widzę, że jest strasznie zniszczony. On jest podwójny, no bo do środka wchodzi ten mniejszy. O, to jest komplet, idzie tak, nie? Ale to się wymienia zawsze dwa na raz, czy tego się czyści, czy jak to się robi? Podczas normalnej obsługi się czyści, ale jak już filtr wygląda tak jak... No bo on chyba woda w nim stała, bo cały zardzewiał. Najprawdopodobniej tak. Tak normalnie no to tylko go dmuchamy, ale jak już wygląda tak jak wygląda, no to... Nie, no to tutaj już by chyba nie przepuściłoby nic. No powiem panu, no ten... Albo by zaczęły kawałki odpadać i się próbować dalej chciałyby przydać. No ten za specjalny nie jest, no to dużo gadać, no. A tu widzę jeszcze jedna chłodnica jest, to jest chłodnica, to czego, to z oleju, czy to z klimatyzacji? Chłodnica oleju z szyni biegów. A on będzie miał klimatyzację, ten ciągnik? Tak. I fabrycznie ma? Ma. Znaczy, no miał fabrycznie, no tylko tutaj była zamontowana, trzeba ją z powrotem przywrócić do życia. Czy ta chłodnica klimatyzacji też gdzieś tu jest w tym rejonie, czy gdzie ona jest? No jest nad chłodnicą oleju. A, czyli zabudowuje całkowicie tą chłodnicę, że tak powiem, silnika. No, ale to tam nigdy nie ma problemu, że tu silniki się grzały. Bo tu jak ostatnio byłem, to już właśnie nie było tego wentylatora, teraz już wszystko... Tak, bo tutaj jest, o właśnie, bo tunel jest... wstawiona jakaś, widzę... Tunel taka... jest, bo tunel nie jest oryginalny, tylko tunel jest... Jest zmniejszony, nie wiem, czy to było na filmie mówione, że tunel jest dorobiony, czy nie? Że coś jest właśnie od czegoś innego i... Tak, bo tunela nie mieliśmy do niego, znaczy był albo połamany, za to mieliśmy taki wentylator, mieliśmy. No i z jednego wentylatora zdjęliśmy ten tunel. No i jak widać, to dosyć ładnie wpasowo, tylko trzeba było zmniejszyć trochę jego średnicę, więc jest wstawiona... Plastik jest stawiony. No a tak właśnie patrzę, to jest tutaj centymetr dosłownie. Tak. To ma aż tak jakieś decydujące znaczenie ten centymetr? No i pan szłoby powietrze bokiem już, nie? To no tak jest oryginalnie, taka mała odległość, no i tak powinno być.
No to jestem zaskoczony, bo centymetr, mówię, tu i tak jest przecież szpara między łopatami olbrzymia, nie? No tak, tylko że one już wpychają tak jakby, no. Chodzi o to, że była przestrzeń od łopaty do tej obudowy, nie? Mhm. Bo przestrzeń od łopaty, nie, między łopatami to tak nie ma takiego znaczenia, ale jak jest ta przestrzeń od łopaty do obudowy, no to powietrze bokiem idzie wtedy. No jestem, powiem, aż tak trochę zaskoczony tym, że to ma aż takie znaczenie, nie? Że tutaj musi być tak szczelnie to dopasowane. No to im ciaśniej, tym lepiej ogólnie, no bo no, to tym na pewno, mniej powietrza idzie bokiem. Elegancko. No, powoli idziemy z projektem do przodu. To jeszcze myślę, że nie wiem, że... No po nowym roku będziemy go dalej grzebać. No, niedługo będzie tak, że będzie dużo takiej grzebaniny, takiej właśnie no, w kabinie. To też się zajdzie dużo czasu. No tam już będzie takie drobiazgi, nie? Do tej pory są grube elementy. No wie pan, też dużo jest takich rzeczy, że no, czekamy na coś na przykład. Tak? To też międzyczasem prezentora zrobiliśmy i tak dalej, no to... No nie grzebiemy tylko jego. Bo tu mamy już wszystko z hydrauliką zakończone, tak? Czy tak rozumiem z hydrauliką, że... No, sterowanie to wszystko, czy tak nie do końca? Tak, znaczy no będzie trzeba jeszcze przejrzeć, ale nie, to wszystko tak chodziło w miarę dobrze, tak jak te linki od rozdzielacza, czy coś takiego, bo ktoś się nawet chyba wymieniał niedawno. Ale tak, to jest gruntownie przejrzane. Chyba z tego, co pamiętam, to olej do skrzyni nie zbawiam, to nie trzeba go zalać olejem. Bo tu ile idzie do tego silnika oleju? Nie wiem. Nie wiem, bo to sylwek wlewał, ale 30 litrów myślę, że wchodzi? 35, coś takiego. No to trochę jest. No coś koło 30 może być. No ciekawe, jak to będzie wszystko chciało mruczeć. O, tu jeżeli chodzi o węże, takie rzeczy, no to trzeba dołożyć jeszcze wolny skrót. Będzie ma wolnego skrótu dołożonego. No to trzeba, wąż jest do... On oryginalnie miał, tylko trzeba wymienić wąż na nowy i tak dalej. Zrobić tutaj miejsce pod gniazdo na wolny spływ. A tutaj co to jest za wlot jakiś taki? To jest do foju. A, do skrzyni. Tak. Czyli tu jeszcze przyjdzie jakiś korek, tak? Tak, tu od wierzchu przychodzi korek, zaślepia i jest zamknięte. No pięknie to wygląda. No, powoli do przodu idziemy. Bo koła będą tutaj o takim szerokim rozstawie, czy one są... Nie, one są teraz do pracy nam, bo jest lepiej przy nim robić. No bo tak właśnie widzę, że koła są wysunięte w ogóle poza płotnik. Nie, one można powiedzieć, że przyjdą na... One przyjdzie lewe na prawe koło, to jest raz, a dwa możliwe nie jest, zobaczymy z przesunięciem na planszach, nie? Bo w ogóle by była możliwa taka jazda z takim rozstawem? No a czemu nie? No i widać, że on zgorodzało się założyć, można jeździć, no ale... Nie, bo to tak śmiesznie wygląda trochę, nie? Trochę tak bez sensu by to było, ale... Bo to nawet jeszcze dalej by można było wysunąć te koła. Tak, no można je co, można je wysunąć do samego skraju, tak? Czyli tutaj jeszcze gdzieś 15 cm można je jeszcze wysunąć. Jak gdzieś ciągnik robił w jakichś zastosowaniach specjalnych, to by tak może ktoś by coś potrzebował. Co prawda by może przód nie szedł ślad z tyłem. To ewentualnie, a to raczej u nas nie w Polsce, w ogóle nie w Europie, gdzieś jakieś może w Australii czy w Ameryce, jak mają ścieżki bardzo szeroko rozstawione, bardzo szerokie rozstawy kół, no to wtedy może mają na to zapotrzebowanie. No ale jak przód wtedy rozstawisz tak szeroko? Odpowiednie felgi. A chyba, że tam jakieś przeróbki by porobił. Jakaś odpowiednia felga, odpowiednio szeroka i idzie coś wykombinować. Mm-hmm. Wie pan, ten przód on teraz jeszcze nie jest nie wiadomo jak szeroko rozstawiony. Ten przód może być jeszcze szerzej rozstawiony. Bo przód jest teraz na 225, a może być jeszcze szerzej tamten. Bo to jest most szerszy. Ale on tam jest rozstawiany mechanicznie? Na felgach. Tylko na felgach? Tak. To jest kwestia felg, no i te felgi mają kwestię, są felgi ze zmienną rozstawem. Bo tutaj o... Raz, że tak, lewo, prawo, możemy sobie przywrócić. No tak. No i możemy przekładać planszę tak, nie? Możemy, ona jest teraz tu przykręcana, możemy, możemy ją przełożyć tu, a równie dobrze możemy planszę w ogóle wyjąć, obrócić i zakręcić ją no tak, to tamtą stroną tu i wtedy tą do... To by te koło tutaj automatycznie jakieś 20 cm, może 25 się jeszcze wystawiło, nie? Tak. To tak. No to tak można to regulować. No do niego przyjdą felgi ze stałym rozstawem. Mm-hmm. Ale to w naszym przypadku to nie ma potrzeby, żeby były felgi ze zmiennym rozstawem, no bo to akurat to co będzie jak najbardziej pasować, będzie odpowiednio dobrze ustawiony i będzie ok.